W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o nieprzyjemnym incydencie, jaki miał miejsce przy granicy z Ukrainą. Także siemanko wszystkim, ja jestem Emil, witam was w nowym odcinku na moim kanale, a dzisiaj poruszymy sobie temat tego, co się właśnie dzisiaj wydarzyło pod granicą z Ukrainą. Wiem, że proszenie o lajki w takich tematach filmu nie jest raczej na miejscu, ale chciałbym, żeby ten materiał mógł dotrzeć do większej publiczności, także jeżeli mógłbyś zostawić łapkę w górę, będzie mi miło, no i wtedy więcej osób może się dowiedzieć o tym, co się właśnie wydarzyło. Zdarzenia doszło w miejscowości Przewodów, w województwie lubelskim, przy granicy z Ukrainą. Jak nieoficjalnie informuje dziennikarz Radia Z Mariusz Gierszewski, w miejscowości Przewodów, w województwie lubelskim, przy granicy z Ukrainą, spadły dwie zabłąkane rakiety. Uderzyły w suszarnię zboża. Zginęły dwie osoby. Na miejscu jest prokuratura i wojsko. Agencja informacyjna AP podaje, że przyczyną wybuchu w miejscowości Przewodów były rosyjskie rakiety. Wskazują na to także zdjęcia z miejsca eksplozji. Przez tą całą sytuację Mateusz Morawiecki zwołał Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. O 21:00 ma się odbyć posiedzenie rządu w tej sprawie. Jak mogliśmy się dowiedzieć z informacji na stronie internetowej Radia Z, dwie rosyjskie zabłąkane rakiety uderzyły w suszarnię zboża w województwie lubelskim, tuż przy granicy z Ukrainą. Nie był to celowy atak rosyjski na Polskę, tylko to były rakiety, które miały uderzyć w zupełnie inne miejsce. No ale niestety rakiety uderzyły w suszarnię zboża, no i przez tą całą eksplozję śmierć poniosły na miejscu dwie osoby, co jest bardzo przykrą informacją i kondolencje dla rodzin zmarłych w tej tragedii osób. Niestety, moi drodzy, doszło do tej tragedii, ale nie był to celowy atak rosyjski na Polskę. To był czysty przypadek, także tutaj mogę was uspokoić. Nie ma nigdzie informacji na temat tego, żeby Putin planował zaatakować nasz kraj. Także na razie możecie spać spokojnie. Wszystko dalej odgrywa się w Ukrainie. Tylko niestety Rosjanie zaczynają atakować miasta, które są blisko naszej granicy z Ukrainą. I to akurat może budzić niepokój, zwłaszcza tych mieszkańcach, którzy żyją w tych miastach, wioskach blisko tej granicy, także tym ludziom mogę współczuć, że mogą słyszeć te wybuchy i to, co się tam dzieje. Także to tyle ode mnie. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że materiał zawierał wszystkie potrzebne informacje, które są niezbędne w tej sytuacji. To tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia.